Hejka, z tej strony hodowla zwierząt. W tym odcinku pokażę wam znów moje świnki wietnamskie. Tutaj są one właśnie. Przed chwilą właśnie dałem tutaj o chlebek. Rozciągnęły się, tylko przegryzały. Z paszą, z owsem, mieszanką różną. No i sobie tutaj akurat jadły. Właśnie. To już jest mój 18 odcinek i cieszę się, że wam się podobają moje odcinki, szczególnie o kozach. Postaram się, żeby następny odcinek był o kozach, o następ po kozach, albo o kozach nagram, albo o moich gołębiach, bo już dawno o gołębiach nie nagrywałem, więc pewno nagram o gołębiach, ponieważ już jajka mam, wzniosły mi w gołębnikach. Mam już około 9 czy 6 jajek, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że już wysiadują. Za tydzień gdzieś tak mi wyklują małe i jak się małe wyklują, też wam od razu nagram odcinek, jak się ledwo tylko wyklują, od razu nagram odcinek. Oczywiście też nagram jak po tygodniowe małe, nagram jak będę im obrączki zakładał. Ponieważ ja stwierdziłem, że te młode gołąbki będę obrączkował. No dobra, nie teraz o gołębiach, tylko tutaj o świnkach. Tam też mają gniazdo, sobie śpią. W tym gniazdku troszkę im wtedy sianka tu rzuciłem, to sobie jadły. Ale teraz na wieczór im tutaj dałem o chlebka, sobie zjadły. Szybko rosną jak... I polecam świnki wietnamki, jeśli... Macie na przykład, chcecie zacząć świnki hodować, no to najpierw zacznijcie sobie, kupcie sobie jedną, dwie wietnamki i się najlepiej nauczyć na wietnamkach, ponieważ te zwykłe świnki to trzeba po prostu szczepić różne rzeczy, a wietnamkach nie trzeba szczepić nic takiego. Normalnie żyją, to co im się da to zjedzą i szybko rosną. No ona, no to ta maciorka, o, nawet się odezwała, no to ją kupiłem, jak może miała z 15 kilo, coś takiego, a teraz już ma powyżej 20, no to szybko rośnie, a ja mam gdzieś od półtora tygodnia już. To szybko rosną, moim zdaniem. O, tu mój koziołek śpi sobie już. Kury tak samo, bo wieczorem nagrywam. Śpią sobie, jak mówię, nagram odcinek. No i... Jeśli pod tym filmikiem będzie 35 łapek w górę, to wrzucam drugi odcinek. Ale tym razem pewno o kozach wrzucę, jak będzie 35 łapek w górę, wrzucam nowy odcinek, tak jak było pod tamtym, że jak będzie 20 łapek w górę, wrzucam ten i za chwilę wrzucę. Więc jak będzie 35 łapek w górę, to kolejny odcinek nagram. Dzięki, że mnie wspieracie, że nie hejtujecie mnie, że lubicie to, co nagrywam i też może niedługo sobie znów jakieś nowe zwierzęta kupię. No to więc dobra, będę kończył. Bo mi kamera się niedługo rozładuje, znaczy telefon. No dobra, no to więc subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie i cześć, do zobaczenia na następnym odcinku. I nie zapomnijcie jeszcze, że jak 35 łapek w górę i kolejny odcinek wjeżdża. Cześć.